Siemaneczko, Szuwar ze strony, witam wszystkich serdecznie. Zapraszam do kolejnej krótkiej historyjki. Już nie takiej hardkorowej jak ta pierwsza, bo sorki, może trochę przesadziłem. Liczyłem się z tymi hejtami, też jest dużo pozytywów, nawet bym powiedział, że więcej. Trudno, trzeba było przyjąć to na klatę, nie wszystkim musi się to podobać. Mój kanał związany jest ze sportem lub jak to woli z dopingiem. Ja uważam, że w każdym zawodowym sporcie jest doping, czyli też to mogę powiedzieć, że ze sportem. I dla tych, którzy chcą wyciągać wiedzę z tego kanału, to też nie jestem jakimś tam mistrzem świata, żebym mógł doradzać. Nie zawalajcie mi skrzynki na Facebooku i też nie zadawajcie mi pytań w komentarzach, bo po prostu rzadko na nie odpisuję. Ponieważ tak jak mówię, nie chcę doradzać w ogóle ludziom. Osobiście uważam, że nie mam aż takich zajebistych kwalifikacji, zwłaszcza jak gościu pisze mi co jak mam mu rozpisać, a po prostu gościa nie widzę, nie znam nic o jego trybie, jaką ma siłownię, jaką ma dietę, jakie środki wcześniej stosował, nic. On po prostu to i to będzie walił, czy to i to jest dobre. Także takie pytania sobie oszczędźcie, to tak na wstępie. No to lecimy z taką krótką historyjką, ponieważ tak jak mówię, nie samym fitnessem żyje człowiek. Mam taką historyjkę, to jest akurat na moim przykładzie, jak zaimponować dziewczynie. Historia miała miejsce dawno temu oczywiście. Poznałem kiedyś w klubie taką dziewczynę, wszystko ładnie, pięknie, bajera się układała. Odprowadziłem ją na chatkę, pod dom, pożegnałem się ładnie, dżentelmen. Odprowadziłem pod klatkę, odprowadziłem pod drzwi, buźki, policzko na do widzenia. Nic nie było, na chatę się nie wpraszałem, wszystko ładnie, pięknie, zajebiście. Dostałem numer telefonu i z nią sobie napierdzielam. Napierdzielam jeden tydzień, drugi, SMS-y idą, jakieś tam rozmowy, wszystko ładnie, pięknie. Ale widzę, że nie ma dziewczyna jakiegoś parcia na spotkanie ze mną. No to oczywiście już wyczaiłem, że ma jakiegoś frajera, bo to jest... Uważam osobiście, że niemożliwe, bo jak można nie mieć wiecznie czasu i tak dalej. Też pracuję, trenuję i jakoś znalazłem czas, więc uznałem to jako wymówkę, więc uznałem, że kogoś ma. Zaczynałem ją oczywiście podbierać, że kogoś ma i tak dalej, żeby po prostu mi powiedziała, ona, no, że ma tam chłopaka, że chwilę z nim tam rozeszła się, później wrócili, znowu się rozeszła, znowu wrócili, no ale na tę chwilę gdzieś tam coś robią, coś odbudowują, są niby razem. No to ja oczywiście, szybko myślący, wpadłem na zajebisty pomysł, jak ją tutaj urobić. Ciężko mi to przyszło do głowy, ale mam ilustrację. Zobaczycie ją pod koniec filmu, pokażę, o co mi chodziło. Więc tak, wiedziałem, gdzie mieszka. Wiedziałem, które drzwi. Więc uznałem, że nic tak nie robi wrażenia na kobietach, jak kwiaty. No to poszedłem, kupiłem sobie takie paczuszki, w tych paczuszkach były płatki róż, tych paczek miałem chyba, nie wiem, 4 czy 5 bodajże tych paczuszek i wziąłem jeszcze gdzieś taki bukiecik kwiatków średniej wielkości, nie był też taki mały, ale był dosyć sporawy, róże gdzieś tam 80 cm, dosyć fajnie to wyglądało, wziąłem sobie, zwerbowałem kolegę, mówię, zrobię to tak, że nie dzwonię do drzwi, po prostu zostawię jej to pod drzwiami i dziewczyna wyjdzie z drzwi, zrobi to robotę, facet się stara. Na pewno jej dotychczasowy facet tego jej nie zrobił, więc nie umywałby się do mnie. Mówię, zajebiście. Wbijam i oczywiście jest to w bloku. Mówię, nie będę dzwonił do niej, bo to ma być niespodzianka. No to dzwonimy pod numer 1. Dzwonimy pod numer 1 i mówię, kurier. Uj, nikt nie otwiera. Dzwonimy pod numer 2, też mówimy, że kurier. Babka mówi, ja nic nie zamawiałem, ale tu mamy paczkę gdzieś tam, nie wiem, to może do sąsiadki. A, to dzwoni do sąsiadki. Oj, numer 3, to już powiedzieliśmy, że ulotki roznosimy. No i pyk, ktoś nas puścił elegancko. Wbijamy, wiedziałem, że czwarte piętro, wbijam windę, lecę na czwarte piętro. Wychodzimy, wchodzę na ten korytarzyk i tak patrzę. Tutaj te drzwi, jedne, drugie, no są,
Dobra, mówię, to były te, na pewno tutaj byłem. Minęły tu 2 tygodnie czasu, więc takiej pewności nie miałem. Musiałem sobie usiąść i przemyśleć na spokojnie. Przemyśleć sobie tą imprezę, oczywiście byłem trzeźwy. Gdzie wbijałem, w które drzwi podprowadzałem. Ja mówię, dobra, elegancko. Mówię, jesteśmy w domu. Wziąłem te płatki róż, porozrywałem. Rozsypałem po całym korytarzu. Kurczę, wyścielałem jak kurczę na wesele. Położyłem kwiaty. Elegancko. Na dół wbiłem. Pojechaliśmy sobie do domu. No i patrzę w telefon. Patrzę, czekam. Czekam. Mija 1 godzina, 2. Przebieram tam rękami. No kurwa, nic się nie dzieje, nie? Czekam. Piszę tam sobie z Doni, jak tam, ono wszystko fajnie, super, tego, nie? Mówię, co tam robiłaś? A, byłam na mieście, wróciłam z miasta. Mówię, wróciłaś z miasta? Mówię, aha. No to mówię, kurczę. Albo poszło, mówię, na gościa, że gościuś po prostu się przypucował, że on jej tak zrobił i moja niespodzianka spaliła na panewce. Ale mówię, kurczę. Mówię, nie, to niemożliwe. Musiała się skapnąć. I tak sobie czekam. Czekam sobie znowu. Oczywiście zrobiłem to rano. Powiedziałem, że jest gdzieś tam w pracy, to zrobiłem to rano. I po prostu czekałem do samego wieczora, chyba do 22. Mówię, kurczę, mówię, nic tam się nie działo? Ona, że nie. Nie wie, na pewno? Ona, że nie. Że wszystko jest w porządku. Ja mówię, kurwa, co jest grane? Mówię, albo była sprzątaczka i posprzątała. Mówię, no niemożliwe. No ale mówię, kwiatki to by przecież zapukała do drzwi i tego. Mówię, kwiatków to raczej nikt by nie ruszał. Albo ktoś po prostu sobie szedł, zapierdolił i zaniósł swojej żonie, bo też tak mogło być, bo one cały dzień tam spędziły te kwiatki pod tymi drzwiami. No i oczywiście dzwonię do niej. Mówię, słuchaj, pod jakim tam numerem mieszkasz? Ona do mnie, pod 206. Ja mówię, jak pod 206? On, no, ja mówię, na pewno, no pod 206. Ja mówię, kurwa. Ja dałem pod 208. Nie te kurwa drzwi, nie? Masakra. Tak dałem dupy. Ja mówię, tu wyjdź. Wyjdź przed drzwi. Wyszła przed drzwi. Ja mówię, te kwiaty, co leżą dwoje drzwi obok, mówię, to są dla ciebie. Ona, no co ty, dla mnie? Ja mówię, tak, popierdoliły mi się drzwi. No serio. Ona, kurczę, super. A ja myślałem, że to jakieś wesele. Myślałem, że z tego wywinę orła ze śmiechu. Mówię, dobra, fajnie, zrobiło to robotę, uwierzcie mi, naprawdę. Takie kwiatki, nie wiem, ten bukiet około 100 chyba kosztował. Płatki róż były tańsze, ale płatki róż też zrobiły robotę. Ilustracja jest oczywiście na samym końcu, zostawimy tą ilustrację, to sobie zobaczycie, jak to wyglądało. I zobaczcie, taka pierdołka, a cieszy. No, oczywiście dalej tam sobie z nią pisałem. Spotkałem się raz, drugi, trzeci z tą dziewczyną, trochę się tam pospotykałem. Oczywiście na mnie wyszło. Taka dosyć ciekawa historyjka. Ona znów się zeszła z tamtym swoim byłym. Tamten były zrobił jej dzieciaka i po prostu gdzieś tam znowu się rozeszli i została sama babka z dzieckiem. Także karma chyba do niej wróciła. Oczywiście życzę jak najlepiej, bo w porządku dziewczyna, niczego sobie, bardzo ładna. Ale niestety źle wybrała. Kobiecie zaimponowałem, bo nie chciała się ze mną umówić. Mówiła, że jestem fajny, przystojny, ale że zabujana jest w tamtym. Ale po prostu jak zrobiłem takie kwiatki, jedne, drugie, gdzieś tam ją wziąłem na kameralną kolacyjkę, no to zrobiło robotę i po prostu jej pokazałem, że gdzieś tam mi zależy. Więc odpowiedzcie sobie na pytanie. Czy robicie takie coś dla swoich kobiet? Jak nie robicie, to zacznijcie. Bo to robi robotę. Oczywiście wszyscy widzą, jak wyglądam. Nie jestem jakimś kurwa żigolakiem i playboyem. Jestem, no brzydki może też nie jestem, średniakiem, załóżmy, że tak powiem. Jestem średniej klasy facetem. Może mi tylko brakuje trochę wzrostu. I jak to niektórzy mówią, oczywiście mózgu. Ale ja lubię być taki zwariowany. A wy sobie tam dodajcie, co sobie chcecie. No to taka historyjka. Tu już taka mniej hardkorowa. Po prostu to jest taka dla was ode mnie. Zobaczycie, jak to wyszło. Takich historii miałem z podbojami troszeczkę więcej. Te podboje były też różne. Miałem też kolegę, to nie ja akurat, to zrobił na kolacyjkę swojej dziewczynie na szczerym polu w wiatraku, takim opuszczonym. Zrobił stoliki ze skrzynek, obrusy
i zamówił sobie nawet jakiegoś tam kelnera, jego kolega tam robił za kelnera szampan, wszystko i w takim starym wiatraku, także taką kolacyjkę zrobił za stówkę, a kobieta, no oczywiście mokro w gaciach, kurwa, że pizda się cała mokra i wszyscy są szczęśliwi, wszyscy są zadowoleni. Facet jest zadowolony, że zaimponował, kobieta jest zadowolona, że po prostu zrobił to dla niej. Także nie liczy się ilość siana, a moi drodzy, liczy się pomysł. To tyle w temacie. Chcecie, dużo jest mnie na Instagramie i na Facebooku. Nie chcecie, nie subskrybujcie. W ogóle jak już wchodzicie i was te historie przytłaczają, bo nie rozmawiam o sterydach, prawy górny róg, możecie wyłączyć kanał. To tyle w temacie. Czekajcie na końcowe zdjęcie, bo to jest najlepsze. Pozdrawiam.